Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie dostojnych jubilatów na tej uroczystości. Jest mi niezmiernie miło, że jest tak Państwa dużo, odpowiedział na nasze zaproszenie. No, to już jest po raz kolejny, kiedy jesteśmy w stanie gościć Państwa tutaj. Jest to bardzo miła dla nas uroczystość. Witamy Państwa rodziny, Państwa bliskich. Witamy też wszystkich tutaj Państwa radnych, sołtysów, którzy z danych sołectw są. Na pewno tutaj więcej Pan Burmistrz będzie Państwu życzył. Ja życzę Państwu przede wszystkim zdrowia, bo to jest rzecz fundamentalna. Panie Burmistrzu, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Panie Przewodniczący, bardzo dziękuję za udzielenie mi głosu. Szkoda, że zabrał mi Pan najważniejsze życzenia, które Państwu chciałem przekazać, ale tak to czasem bywa. To tylko dowodzi jedną rzecz, że tak naprawdę wiemy wszyscy, że największym skarbem jest zdrowie i tego zdrowia nigdy nie jest dość i nigdy nie jest za wiele. Ja chciałem rozpocząć od tego, że chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować za Państwa obecność tutaj dzisiaj wspólnie z nami. Jest dla nas wielkim zaszczytem, wielkim honorem możliwość brania udziału wraz z Państwem w tak wspaniałej uroczystości. Bardzo się cieszymy Państwa obecnością. Bardzo się cieszymy, że jest Państwa tak wielu. Dzisiaj tutaj na tej sali, ponieważ jak sięgam pamięcią, takiej frekwencji jeszcze nie mieliśmy. No, przeglądałem dzisiaj kalendarium, proszę Państwa, i doszedłem do wniosku, że być może jest to spowodowane faktem takim, że Państwo jesteście już tymi małżeństwami, które rozpoczynały się na początku ery gierkowskiej, tego początku bardzo udanego i wynika z tego, że te zapowiedzi, które wtedy były, jak się okazuje, w zakresie opieki zdrowia, sprawdzają się jak najbardziej. Proszę Państwa, przeglądałem, nie ukrywam też i z ciekawością to kalendarium z tych wczesnych lat 70. i tak sobie pomyślałem, że no, uczestniczyliście Państwo, zawieraliście Państwo związek małżeński w takich niesłychanie ciekawych czasach. No, kompletnej zmiany w Polsce, ale także i wspaniałych innych wydarzeń, w tym również wydarzeń sportowych. No, któż dzisiaj pamięta o Wojciechu Fortunie, o złotym medalu polskich piłkarzy na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium. No, to ten wspaniały czas, który się rozpoczynał, on się może nie skończył najlepiej dla państwa polskiego, bo skutki jego odczuwaliśmy jeszcze przez ostatnie lata. No, niemniej jednak był to taki okres, kiedy naprawdę w pewnej części spełniały się słynne słowa o tym, że żyło się dostatniej. Proszę Państwa, 50 lat to jest też podsumowanie i bilans tego czasu, który spędziliście Państwo w związku małżeńskim. Jak w każdym związku zapewne były chwile i dobre, i zapewne były chwile i złe, i zapewne były takie czasy, kiedy wiele rzeczy się udawało i mieliście Państwo z tego powodu satysfakcję, i pewnie wiele rzeczy, których zrobić się nie udało. Na szczęście świadomość ludzka ma ten jeden wielki plus, że dobrze zapamiętuje te pozytywne rzeczy, natomiast te, które były mniej udane, sama wypiera. Więc dziś pewno, kiedy ten bilans 50 lat Państwo robicie, jestem przekonany o tym, że znacznie więcej jest tych dobrych, radosnych rzeczy. Szanowni Państwo, no, przed Państwem kolejne lata i kolejne jubileusze. Chciałem Państwu z całego serca życzyć, aby było ich jak najwięcej, abyście Państwo, jak ten biegacz przez płotki, przeskakiwali kolejne gody w dobrym zdrowiu, w radości, w pogodzie i w spokoju. Życzymy Państwu jako samorząd gminy Brzostek samych radosnych chwil. Życzymy Państwu dużo zdrowia. Życzymy Państwu satysfakcji z tego wszystkiego, co się dzieje, zadowolenia z tego, co osiągają jeszcze wasze dzieci, ale do czego już dochodzą wnuki, radości z prawnuków. Drodzy Państwo, tak po prostu od serca wszystkim Państwu wszystkiego, wszystkiego najlepszego od całego samorządu gminy Brzostek. I jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję za Państwa obecność dzisiaj tutaj z nami. Jest nam niezwykle miło, że możemy tutaj na tej naszej sali wręczyć Państwu ordery, oznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie, które pozwolę sobie Państwu wręczyć w imieniu Pana Prezydenta Andrzeja Dudy.
Thank you.